Ze wszystkich moich obrazów jestem dumny, ale są takie, które lubię szczególnie. Jednym z nich jest Droga do Emaus. To obraz, którego nie mogłem skończyć, a mimo to nie chcę tego zrobić. Efekt, jaki osiągnąłem w pracy nad nim, daje mi tyle satysfakcji, że nie chcę go skończyć. To obraz dla mnie szczególny, bo przedstawia Jezusa w drodze do Emaus, gdzie spotyka dwóch uczniów, którzy rozmawiają o tym, że umarł, a On objawia im, że wciąż żyje. Wspomnienie uczuć, które mi towarzyszyły, kiedy malowałem drzewa, drogę, Jezusa, uczniów, powodują, że nie chcę go już poprawiać. Zawsze, gdy go widzę, doznaję pokrzepienia. Dlatego nie będę go kończył, bo on już jest wyjątkowy. Znajdujemy się w domu rekolekcyjnym ojców Kombonianów w Warszawie. Maluję tu murale, które przedstawiają życie i misję ojców na świecie. Bracia Kombonianie rozsiani są na wszystkich kontynentach. Dlatego wpadli na pomysł, aby spróbować przedstawić w tym domu różne oblicza i posługi. Jesteśmy w pokoju, w którym zatrzymują się przyjeżdżający misjonarze lub ich rodziny. I z jednej strony ma to być dla nich miejsce odpoczynku, ale przy okazji chcemy pokazać im historię różnych braci Kombonianów dzięki sztuce. Ten mural jest dedykowany ojcu Pawłowi, który aktualnie posługuje w Afryce i opowiedział mi o swoich doświadczeniach. Dlatego jego podobiznę umieściliśmy na muralu. Odwiedził mnie podczas pracy, bym mógł naszkicować jego twarz. Dzięki temu ci, którzy znają ojca Pawła i zobaczą jego twarz, będą mieli z obrazem bardziej osobistą relację.